Cześć, witam Cię na moim kanale, w którym rozwiązujemy różne zadania z matematyki, przede wszystkim zadania z zakresu szkoły średniej, jak na ten moment. Dzisiaj zajmiemy się kolejnym zadaniem z arkusza maturalnego. W moim przypadku jest to już 20 zadanie z arkusza maturalnego, ale z arkusza drugiego. I popatrz na treść zadania. Dany jest grania stosłup prawidłowy czworokątny, którego przekątna ma długość 10 pierwiastków kwadratowych z 3 i jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60 stopni. Zatem pole powierzchni tego grania stosłupa wynosi. W pierwszej kolejności musimy wykonać rysunek. Ja taki rysunek już mam wykonany. Następnie wypiszemy sobie wszystkie dane, które mamy w zadaniu. Z zadania wiemy, że przekątna całej figury ma miarę 10 pierwiastków kwadratowych z 3. Jest ona nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60 stopni. Zwróć uwagę, że ten graniostosłup jest graniostosłupem prawidłowym czworokątnym. Jeżeli jakiś graniostosłup jest prawidłowy, to znaczy, że on w obu podstawach ma figurę płaską foremną. Ponieważ nasz graniostosłup jest prawidłowy czworokątny, to znaczy, że w podstawie jest kwadrat. To też jest bardzo ważna informacja przydatna do rozwiązania tego zadania. Co musimy znaleźć? My musimy znaleźć pole powierzchni całkowitej, czyli musimy przemnożyć dwa razy pole podstawy i dodać do tego 4 razy pole powierzchni bocznej. Czyli tak naprawdę my musimy obliczyć pole podstawy, czyli pole kwadratu, czyli będzie to 2 razy a kwadrat. Natomiast w ścianach bocznych znajdują się prostokąty, czyli tutaj będzie 4 razy a razy h. To tak naprawdę możemy skorzystać z pierwszego bądź z drugiego wzoru, który zapisałam. Zwróć uwagę, że my potrzebujemy, żeby obliczyć pole powierzchni całkowitej, potrzebujemy znać krawędź podstawy i wysokość całej figury. Pamiętaj o tym, że w przypadku grania stosłupa przekątna całej figury wraz z przekątną podstawy i wysokością figury tworzy trójkąt prostokątny. I popatrz, jak on wygląda. Tutaj mamy przekątną całej figury, tu mamy jej wysokość, a tutaj będzie przekątna podstawy. I w tym miejscu jest trójkąt prostokątny, natomiast ten kąt, który mamy podany, jest tutaj. Z racji tego, że jest to trójkąt prostokątny, to możemy wykorzystać funkcje trygonometryczne. No i pierwszą rzeczą, jaką zrobię, to policzę wysokość grania stosłupa. Skorzystam tutaj z sinusów, a dokładnie z sinusa kąta alfa, który jest równy h na d. Sinus kąta ostrego to jest przyprostokątna leżąca naprzeciw kąta dzielone naprzeciw prostokątną. Sinus 60 stopni jest równy pierwiastek kwadratowy z 3 na 2. To możemy sobie odczytać z tablic. Z racji tego, co tutaj napisałam, mogę sobie ułożyć następujące równanie. H na D to się równa pierwiastek kwadratowy z 3 na 2. Ponieważ ja tutaj chcę obliczyć H, czyli wysokość, to muszę się pozbyć mianownika z ułamka, który stoi po lewej stronie tego równania. Dlatego całość przymnożę przez d, czyli przez przekątną całej figury. Na tej podstawie otrzymuję h równe d pierwiastków kwadratowych z 3 dzielone na 2. Ja wiem, ile wynosi d, dlatego mogę teraz to d sobie od razu tutaj podstawić. Na tej podstawie wiem, że h to się równa 10 pierwiastków kwadratowych z 3 razy pierwiastek kwadratowy z 3 dzielone na 2. Zatem h to się równa 10 razy 3 dzielone na 2. Dlaczego 10 razy 3? No bo zobacz, tutaj mnożę pierwiastek kwadratowy razy pierwiastek kwadratowy. Pamiętaj o tym, że jeżeli mamy pierwiastek stopnia dowolnego, jeżeli ten pierwiastek dowolnego stopnia podniesiemy do potęgi, której wykładnik jest dokładnie taki sam jak stopień tego pierwiastka, to takie działanie jest równe liczbie, która stoi pod pierwiastkiem. Jeżeli nie pamiętasz,
jakie są prawa działań na potęgach i na pierwiastkach, to zajrzyj do opisu tego filmu. Znajdziesz w nim link do mojej playlisty, w której omawiam zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i rozwiązuję praktyczne zadania z zakresu potęgowania, pierwiastkowania i logarytmów. Te trzy tematy, one są ze sobą dosyć mocno związane, dlatego one są w jednej playliście. Rozwiązujemy dalej zadanie. H to się równa 30 dzielone na 2, czyli H ma długość 15. Potrzebuję jeszcze znać długość krawędzi podstawy. Natomiast, żeby tą długość krawędzi podstawy móc sobie obliczyć, to ja będę musiała w pierwszej kolejności obliczyć przekątną podstawy. Popatrz, że w podstawie mamy kwadrat, a jego przekątna dzieli ten kwadrat na dwa trójkąty prostokątne. Czyli jeżeli ja będę znała przekątną podstawę, czyli przekątną tego kwadratu, no to stwierdzenia Pitagorasa będę mogła obliczyć sobie krawędź. Natomiast wcześniej, tak jak powiedziałam, potrzebuję znać tą przekątną. I tą przekątną wyznaczymy sobie także korzystając z funkcji trygonometrycznych, przy czym tym razem obliczymy sobie, czy wykorzystamy sobie kosinus kąta alfa. Kosinus to jest przyprostokątna leżąca przy kącie, czyli u nas jest to e, dzielone na przeciwprostokątny. Kosinus kąta alfa u nas kąta 60 stopni ma wartość 1/2. To też możemy sobie odczytać z tablic. Zatem tak samo jak w punkcie pierwszym, tak samo tutaj układam następujące równanie. E na D to jest dokładnie to samo co 1/2. Ponieważ chcę obliczyć przekątną podstawy, czyli E, to tutaj również całe to wyrażenie obustronnie przemnożę przez D, po to, żeby pozbyć się mianownika w ułamku po lewej stronie. Zatem E to się równa D na 2. Już teraz podstawię sobie wartość D, czyli E to się równa 10 pierwiastków z 3 na 2, czyli E to się równa 5 pierwiastków kwadratowych z 3. I teraz korzystając z tego, że już mam przekątną podstawę, korzystając z tego, że w podstawie jest kwadrat, ja sobie wyznaczę długość krawędzi. Skorzystam, tak jak powiedziałam Ci już wcześniej, z twierdzenia Pitagorasa. Twierdzenie Pitagorasa mówi o tym, że kwadrat przeciwprostokątnej jest równy sumie kwadratów dwóch przyprostokątnych. Na tej podstawie wiem, że przy naszych oznaczeniach e kwadrat to jest 2 razy a kwadrat. Zatem e to się równa 2a kwadrat. I na tej podstawie również wiem, że e to się równa a pierwiastków kwadratowych z 2. Jeżeli zajrzysz do tablic, to w tablicach znajdziesz właśnie taki wzór na przekątną kwadratu. Ja Ci tutaj wyprowadziłam, skąd ten wzór się wziął. Ponieważ szukam a, no to ja teraz zamieniam stronami te moje równanie i obustronnie dzielę przez wartość, która stoi przy mojej szukanej, czyli przy a. I otrzymuję zatem a równe e dzielone na pierwiastek kwadratowy z 2. Przy czym w matematyce przyjęło się, że w mianowniku nie może stać liczba niewymierna. Dlatego ja tą niewymierność w tym momencie usuwam. Jeżeli nie pamiętasz, w jaki sposób usuwa się niewymierność z mianownika, to zajrzyj sobie także do linku, do opisu tego filmu. Tam też znajdziesz odpowiednie linki do tego zagadnienia. Zatem a to się równa e pierwiastków kwadratowych z 2 na 2. Na tym etapie ja już tutaj podstawię pod e wartość, która nam przed chwilą wyszła, czyli 5 pierwiastków kwadratowych z 3 razy pierwiastek kwadratowy z 2 dzielone na 2, więc a to się równa 5 pierwiastków kwadratowych z 6 dzielone na a. I teraz popatrz, ja już tak naprawdę mam wszystkie potrzebne mi dane. Mam wysokość i mam także a, dlatego mogę już teraz obliczyć pole powierzchni całkowitej. Czyli pole powierzchni całkowitej to będzie, tak jak tutaj zapisałam w tym miejscu, 2 razy pole podstawy, czyli 2 razy, ja tutaj może zmniejszę trochę
tablicę, żeby uzyskać miejsce. Ok. Pole podstawy to jest 2 razy a kwadrat, czyli 2 razy 5 pierwiastków z 6 na 2 do potęgi drugiej, dodać 4 razy a, czyli 4 razy 5 pierwiastków kwadratowych z 6 na 2 i razy h, czyli razy 15. Zatem pole powierzchni całkowitej to jest 2 razy. No i najpierw tutaj to wyrażenie w kwadracie upraszczam, czyli wyciągam kwadrat z tego. I tutaj mam 25 razy 6 dzielone na 4. Dodać i tutaj sobie skrócimy. Tu będzie 1 i tu będzie 2. Czyli tutaj będzie dodać 2 razy 5 pierwiastków kwadratowych z 6. Tutaj może to sobie zapiszę. 2 razy 5 pierwiastków kwadratowych z 6 razy 15. I teraz zwróć uwagę, że na tym etapie mogę tutaj teraz już skrócić te dwa wyrażenia. Tu będzie 1, a tu będzie 2. Więc tutaj otrzymuję 25 razy 6. 25 razy 6 to już to jest 150. Więc ja może tutaj te 150 od razu zapiszę. Czyli będzie 150 dzielone na 2, dodać 2 razy 5 razy 15 razy pierwiastek kwadratowy z 6, to jest 150 pierwiastków kwadratowych z 6, zatem pole powierzchni całkowitej tego ogrania stosłupa to jest 75 dodać 150 pierwiastków z 6. I zobacz, tutaj tak naprawdę mogę włączyć wspólny czynnik przed nawias i tym wspólnym czynnikiem będzie 75. Zatem otrzymuję 75 razy 1, dodać 2 pierwiastki kwadratowe z 6. I to już jest nasza odpowiedź i w zadaniu będzie to odpowiedź A.